Witam Państwa, dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia na naszą konferencję prasową, kolejną w ramach kampanii samorządowej. Dzisiaj chciałbym podsumować przed Państwem coś, co zaczęliśmy w tamtym tygodniu, taki bardzo intensywny maraton programowy Prawa i Sprawiedliwości, który trwał w ostatnich dniach w każdym regionie naszego kraju. Prezentowaliśmy bardzo konkretne propozycje programowe Prawa i Sprawiedliwości. Może poproszę kolegów o mapę Polski, to wszystkie regiony. W każdym z nich odbyła się taka konferencja i w każdym z tych regionów dzieliliśmy się naszymi propozycjami, dzieliliśmy się naszymi rozwiązaniami, które będziemy realizować, będziemy wcielać w życie, kiedy właśnie na poziomie samorządowym będziemy sprawować władzę, przy wsparciu oczywiście administracji rządowej. Może przejdźmy przez te regiony, powiedzmy sobie o tych takich najważniejszych inwestycjach, tutaj jeżeli chodzi o województwo mazowieckie. Od niego zaczęliśmy ten maraton programowy w tamtym tygodniu, w poniedziałek, gdzie jeżeli chodzi o Mazowsze, planujemy budowę drogi ekspresowej S2, południowej obwodnicy Warszawy, elektrowni Ostrołęka. Chcemy bardzo mocno przyspieszyć budowę trasy S17, trasy S7, jak również Via Baltiki. Proszę o kolejne. Jeżeli chodzi o województwo opolskie, to na pewno bardzo potrzebne inwestycje związane z nowymi mostami na Odrze w województwie opolskim, w Krapkowicach i Opolu. Bardzo istotną jest również inwestycją ta związana z przeciwpowodziowym, jeżeli chodzi o inwestycje przeciwpowodziowe, czyli w obwałowanie Odry, zbiornik retencyjny na Odrze w Krapkowicach i polder żelazna w Opolu. Proszę o kolejne województwo. Mamy województwo świętokrzyskie, no tutaj na pewno nowa sieć transportowa dla województwa, więc dokończenie bardzo ważnej, kluczowej dla województwa, jednej z najważniejszych dróg, to jest drogi S7. Bardzo ważna, intensywna z punktu widzenia również rozwoju województwa świętokrzyskiego jest kwestia modernizacji dworców kolejowych, a także to, co dla nas jest istotne również w naszym programie, wsparcie dla świętokrzyskiej służby zdrowia. Tutaj mówimy o rozbudowie Centrum Onkologii w Kielcach. Województwo lubelskie, no to droga życia dla Polski Wschodniej, dla Podkarpacia, dla Lubelszczyzny, dla całego regionu Polski Wschodniej, a więc droga S19, tak zwana Via Carpatia, to jest droga, która bardzo mocno jej budowa przyspieszyła, odkąd Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło swoje rządy w 2015 roku. Ona będzie kontynuowana, rozpisano wiele przetargów, rozpisano wiele różnego rodzaju też decyzji środowiskowych, geologicznych. Krótko mówiąc, to jest kluczowa, strategiczna inwestycja dla Polski Wschodniej, w tym dla województwa lubelskiego, ale również modernizacja linii kolejowych z Lublina do Terespora właśnie w kierunku Warszawy oraz z Lublina do Stalowej Woli. To są takie komunikacyjne, bardzo ważne, istotne inwestycje zwiększające dostępność komunikacyjną właśnie Lubelszczyzny. Województwo małopolskie, no to tutaj również oczywiście kluczowa, strategiczna droga z punktu widzenia Małopolski, a więc budowa nowej Zakopianki, budowa S7 w kierunku Warszawy, bardzo ważna również budowa obwodnicy Krakowa, północnej obwodnicy Krakowa. Istotna modernizacja również małopolskich dworców, a także nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego. To jest bardzo ważna inwestycja właśnie jeżeli chodzi o służbę zdrowia i o właśnie funkcjonowanie służby zdrowia w województwie małopolskim. To będziemy na pewno realizować w kolejnych miesiącach i latach. Województwo dolnośląskie, bardzo istotna sprawa, jeżeli chodzi o odrzańską drogę wodną, a więc budowa nowych stopni wodnych na Odrze, przywrócenie żeglowności rzece, to też jest istotne z punktu widzenia całego ogólnopolskiego programu Prawa i Sprawiedliwości. Chcemy przedefiniować kierunki rozwojowe, komunikacyjne w Polsce z tych, które są obecnie obowiązujące zachód-wschód na północ-południe, a więc budujemy Via Carpatię, budujemy właśnie
różnego rodzaju szlaki związane z drogą, ze szlakami drogowymi, ale również bardzo ważna budowa czy udrożnienie Odry. Nie ma najmniejszego powodu, aby Odra nie miała takich parametrów, aby nie była taką rzeką jak Ren, aby nie była właśnie konkurencją dla Renu. Jeżeli da się w Niemczech, dlaczego ma się nie dać w Polsce program, jeżeli chodzi właśnie o Odrę i przywrócenie żeglowności tej na rzece Odrze, to jest coś, co jest bardzo istotne z punktu widzenia programu ogólnopolskiego Prawa i Sprawiedliwości, ale również jeżeli chodzi o województwo dolnośląskie. Województwo podkarpackie, no tutaj, drodzy Państwo, bardzo dużo inwestycji w kolej, bardzo dużo inwestycji w drogi, w obwodnice, w drogę S19, w drogę Via Carpatia. Bardzo ważne również inwestycje, jeżeli chodzi o Mieszkanie Plus. Tutaj zapowiadane inwestycje również przeciwpowodziowe, jeżeli chodzi o rzekę, o różne rzeki Podkarpacia. To jest rzeczywiście problem, z czym Podkarpacie się boryka. I kiedy wygramy wybory, będziemy rządzić nadal na Podkarpaciu, na pewno przy wsparciu również administracji rządowej. Samorząd będzie łatwiej mógł te różnego rodzaju miejsca na rzekach Podkarpacia zabezpieczyć tak, żeby nie było problemów, jeżeli chodzi o powódź w przyszłości. Proszę bardzo. Województwo lubuskie, tutaj oczywiście, tak jak w innych województwach, bardzo ważne inwestycje w kolej, jeżeli chodzi o dworce, jeżeli chodzi również o zabezpieczenia przeciwpowodziowe miast. Tutaj mówimy o Słubicach, o Nowej Soli, Krośnie Odrzańskim. Bardzo istotne również jest i planowane w tym województwie otwarcie ponad 200 otwartych stref aktywności. Tutaj będziemy bardzo mocno w tym województwie właśnie promować osy, tak zwane osy, które są ogólnopolskim programem, jeżeli chodzi o właśnie wzrost czy pobudzenie aktywności naszych obywateli, mieszkańców. Tutaj 200 tego typu otwartych stref aktywności na świeżym powietrzu, budowanych różnego rodzaju instrumentów do ćwiczeń, różnego rodzaju urządzeń do ćwiczeń. Tutaj będziemy to bardzo mocno w tym województwie promować. Proszę bardzo, dalej. Województwo wielkopolskie, na pewno budowa S11 w Wielkopolsce, bardzo ważna droga ekspresowa. Oczywiście dworce, 5 nowych mostów na Warcie, 1 na Noteci. Ponad 400 milionów złotych również planowane do przekazania, jeżeli chodzi o dostęp do internetu i kształcenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Wielkopolski. To jest również coś, co chcemy w województwie wielkopolskim zrealizować w najbliższych latach. Województwo zachodniopomorskie. Budowa S3 Szczecin-Świnoujście, pogłębienie toru wodnego i poprawienie dostępu do portu w Szczecinie, rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu. To są, drodzy Państwo, kluczowe inwestycje, jeżeli chodzi o to województwo Prawa i Sprawiedliwości. Mam nadzieję również przy współpracy samorządu po wyborach. Województwo pomorskie, tutaj mamy aż 16 inwestycji w ramach Mieszkania Plus, ale oprócz tego przebudowa, modernizacja dworców, budowa S6 w kierunku Lęborka, inwestycje w małych portach i przystaniach morskich Ustka, Rowy, Łeba, Władysławowo i Hel. Konkretne programy, jeżeli chodzi o te inwestycje, będą w najbliższych miesiącach, w najbliższym czasie proponowane już bezpośrednio w konsultacjach z samorządami tych miast. Województwo warmińsko-mazurskie, oczywiście budowa dróg ekspresowych, to nie tylko Via Baltica, ale również Rail Baltica, to również zwiększenie dostępności komunikacyjnej Olsztyna, samego miasta, ale także Nowego Miasta Lubawskiego, modernizacja dróg krajowych, naprawa infrastruktury przeciwpowodziowej, no i oczywiście flagowy projekt Prawa i Sprawiedliwości, a więc przekop Mierzei Wiślanej. To jest coś, co będziemy na pewno realizować w najbliższym czasie. Województwo podlaskie, budowa oczywiście Karpatii, kontynuacja i realizacja tego przedsięwzięcia. Budowa bardzo istotna węzła ekspedycyjno-rozdzielczego, jeżeli chodzi o Pocztę Polską, ale również otwarte strefy aktywności plus modernizacja dworców kolejowych. To są nasze plany na to województwo, jeżeli chodzi o takie kluczowe, centralne przy współpracy z samorządem inwestycje w tych województwach. Województwo łódzkie. Również bardzo ważna S14, droga ekspresowa, ale również prawie 500 000 000 zł. Już zabezpieczonych będą one przekazywane sukcesywnie na rzecz łódzkich placówek medycznych. Do tego modernizacja kolei czy budowa centralnego hubu logistycznego Poczty Polskiej. To jest, drodzy Państwo, na to województwo program i najważniejsze inwestycje Prawa i Sprawiedliwości.
Województwo kujawsko-pomorskie, bardzo istotna inwestycja, budowa portalu multimodalnego w Bydgoszczy, rozbudowa sieci wodociągowej, rewitalizacja linii kolejowej, ale także przebudowa dworców kolejowych, a więc zwiększenie dostępności komunikacyjnej województwa. Województwo śląskie, na pewno nowa infrastruktura drogowa, do tego rozbudowa infrastruktury kolejowej, czyste powietrze plus mieszkanie plus, bardzo ważne również programy, jeżeli chodzi o nowoczesną służbę zdrowia, utworzenie Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych, Górnośląskim Centrum Medycznym czy powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego. To tyle, drodzy Państwo, błyskawicznie, w ekspresowym tempie, ale chciałbym Państwu zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, dotrzymaliśmy słowa w rządzie w 2015 roku i chcemy również, jeżeli chodzi o te inwestycje, dotrzymać słowa na poziomie samorządowym. To są już inwestycje zaplanowane, to są inwestycje, na które w dużej części są zarezerwowane środki i teraz będziemy je sukcesywnie wdrażać. O wiele szybciej będą one wdrażane i będą realizowane, jeżeli oczywiście w danym województwie będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, bo to, na czym nam bardzo zależy, to właśnie harmonijna współpraca na poziomie rząd-samorząd, a nie walka czy emocje, czy wzajemna kontestacja różnego rodzaju pomysłów, kiedy rządzi w danym regionie opozycja. I to, drodzy Państwo, dla nas jest bardzo istotne, żeby pokazać również tą skuteczność, tą determinację, dotrzymywanie słowa, tą chęć właśnie pracy dla Polski i dla Polaków w tym wymiarze samorządowym, ale nie tylko poprzez słowa, nie tylko przez propozycje czy różnego rodzaju takie werbalne rozwiązania, proponowanie różnego rodzaju spraw, które są tylko i wyłącznie rzuceniem pewnych haseł, a nie realizowane później, ale postawiliśmy na coś innego, chcemy mówić o konkretach. Mówimy o konkretnych inwestycjach, mówimy o konkretnych programach, mówimy o konkretnych środkach, które będą na te inwestycje przez rząd Prawa i Sprawiedliwości przy współpracy na tym wymiarze, w tym wymiarze samorządowym, z samorządem lokalnym również realizowane. Tyle ode mnie, drodzy Państwo, to jest takie właśnie swoiste podsumowanie tego naszego maratonu. Ostatni tydzień, powtarzam, spotkania we wszystkich województwach, przed nami konwencja 2 września, tam również dużo będzie o samorządzie, tam będzie również sporo ciekawych propozycji, jeżeli chodzi o ten wymiar samorządowy, ale to już pozostawiam Państwu do uwadze właśnie 2 września, kiedy będziemy mieć konwencję.